Dokładnie jak w każdy rok, tak samo i w tym roku Muzeum Porcelany włącza się w akcję Noc Muzeów, która będzie trwała od godziny 19 do godziny 24. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla naszych zwiedzających. Między innymi 14 maja to będzie dzień, w którym otworzymy nową wystawę czasową poświęconą malarstwu holenderskiemu i właśnie tematyka malarstwa holenderskiego i Holandia będzie tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów. Dodatkową atrakcją będzie sesja zdjęciowa także w klimacie Holandii, ale także to będzie połączone z dawną modą. Dodatkowo dla dzieci, jak i osób dorosłych przygotowaliśmy warsztaty. Niestety nie chcę do końca zdradzać tematyki tych zajęć. Mam nadzieję, że wszyscy zwiedzający, którzy przyjdą do nas tego dnia, będą nas własne oczy mogli się przekonać, że są to warsztaty bardzo atrakcyjne dla wszystkich. Dodatkowo proponujemy także wykłady, które są ściśle związane ze sztuką. Będą to dwa tematy do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie. O której Państwo zakończą to spotkanie? Mamy nadzieję, że będzie jak najwięcej zwiedzających, ale do godziny 24, może nawet troszeczkę później, byśmy chcieli skończyć całą tą akcję.